Tu wydarzeń, Monika Kuziaczapka, witam Państwa. Sianów otwiera się na inwestorów. Przygotowywane są tereny do prowadzenia biznesu. Do studia zaprosiłam dzisiaj Macieja Berlickiego, burmistrza Sianowa. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Wczoraj w urzędzie podpisana została umowa opiewająca na 54 miliony złotych, a dotycząca uzbrojenia sianowskiego obszaru gospodarczego. O jakie tereny chodzi? O jakim obszarze mówimy? 54,5 dokładnie, ale o tym zaraz, bo wczoraj dzień był w pewien sposób wyjątkowy z innego powodu, bo wczoraj pewnie wielu samorządowców z całej Polski, ale na pewno koszalinianie żegnali chyba najlepszego, takiego wizjonerskiego prezydenta Koszalina, pana Mirosława Mikiennickiego, i ja też nie chciałbym nie wspomnieć o nim, bo pracowałem w Urzędzie Miejskim w Koszalinie za czasów pana prezydenta. I ta droga, którą przeszedł już w trakcie choroby, mam nadzieję, że powoduje, że jest to, ja wiem, że mówienie o śmierci jest trudne, ale jest to tak dla bliskich ulga, tak też dla pana prezydenta Mirosława Mikiennickiego, i myślę, że ten czas to pewnie był czas dla niego trudny, ale też czas pojednania z Bogiem, więc mam nadzieję, że teraz patrzy na nas z góry. A dla mnie jedną chyba z największych, tak osobiście powiem, największych, nie wyróżnień, ale miłych słów, które wobec mnie padły, to były słowa ojej, ileś lat temu, nawet nie powiem skąd, gdy już byłem parę lat burmistrzem Sianowa i porównano mnie, że Maciej Berlicki to jest taki, jak był Mirosław Mikiettyński. To był ogromny komplement dla mnie, więc strata ogromna, no ale też wiemy, że wiele lat choroby. Może to wizjonerstwo, chodzi o to patrzenie w przyszłość. Myślę, że tak. Pan prezydent był wizjonerem i ja mam wrażenie, że też jestem wizjonerem, może na inną skalę, inny samorząd, ale w ogóle, jeśli chodzi o samorząd. No i wracając do umowy. To jest, my będziemy uzbrajać, otrzymaliśmy ponad 48 milionów wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, to jeszcze sprzed dwóch lat mniej więcej, dofinansowanie. Trwały procedury, może nawet mniej, ponad rok na pewno, dużo, dużo ponad rok, czyli jeszcze poprzednia kadencja rządu. Dość długo trwały procedury przetargowe, ale w końcu wyłoniliśmy wykonawcę. Całość jest trochę droższa niż liczyliśmy, myśleliśmy, że zmieścimy się w 50 milionach. To będzie około 8 km nowych lub remontowanych dróg. To będzie około 5,5 km sieci wodno-kanalizacyjnej, nowe ujęcie wody. To wszystko w formule zaprojektuj i wybuduj. A to wszystko wykona? I teraz, tak, obszar jeszcze chciałem, bo pytała Pani gdzie, ale okej, wykona to firma Eco Wodrol z Koszalina. Bardzo doświadczona firma, oczywiście w konsorcjum z firmami, które realizują inwestycje drogowe, bo to jest firma przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim zajmująca się sieciami, czy ujęciami, czy obiektami wodno-kanalizacyjnymi. Natomiast obszar. Obszar jest wręcz rewelacyjny z punktu widzenia inwestorów, bo to jest węzeł Sianów Wschód, czyli za Sianowem węzeł Trawica, inaczej to mówimy, węzeł drogi S6. I uzbrajany będzie teren z każdej strony tego węzła. Więc proszę sobie wyobrazić, że mamy drogę ekspresową i zaraz przy zjeździe z tej drogi ekspresowej od razu są miejsca dla inwestorów. Po pierwsze, miejsca, które będą dobrze uzbrojone, świetnie tak, zlokalizowane. Takie korzystne położenie też mają tereny specjalnej strefy ekonomicznej w Koszalinie. Czym będą się różnić wasze? Po pierwsze, mógłbym polemizować, czy mają tak dobre położenie, bo nie są przy samym węźle. Po drugie, są już zagospodarowane i bardzo dobrze, że są przedsiębiorcy. Nie są wolne, nie ma terenów wolnych teraz do sprzedaży. A po trzecie, my mamy bardzo dobry, do tego co powiedziałem, już bardzo dobry plan zagospodarowania przestrzennego, który daje dość dużą intensywność. Ci, którzy się znają na tym, co teraz powiem, bo nie każdy musi, mają bardzo dużą intensywność zabudowy, chyba do 70% terenu może stać zabudowanego każdej działki. I co więcej, w lutym lub w marcu, bo w części około 30 hektarów już teraz, ponad nawet, jest przygotowana, już jest wyceniona, i w lutym lub w marcu KOWR, bo to są tereny w dyspozycji KOWR-u, nie wszystkie z tych 100, o których mówię, ale te, które już teraz będziemy w przetargu, ktoś będzie mógł mieć dostępne, będą do nabycia w lutym lub w marcu. Co więcej, na część z tych terenów jest naprawdę dość atrakcyjna, jeżeli mówimy o lokalizacji, o planie dobrym, o uzbrojeniu, to jest moim zdaniem bardzo dobra cena, bo my już wiemy, że to czyli będzie... Czyli sprzedaż już rusza w przyszłym roku? Na początku przyszłego roku, bo w części ten teren jest uzbrojony już w wodę, kanalizację, ma dostęp z drogi publicznej. Około 60-70 zł za metr kwadratowy takiego terenu, to moim zdaniem, patrząc na to, co się dzieje tu w regionie, jest bardzo dobra cena, więc wiemy, że zainteresowanie jest ogromne. Mhm. Invest in Sianów brzmi światowo, taka strona już funkcjonuje w sieci. Ale zanim inwestorzy rozpoczną działalność w Sianowie, trochę to potrwa. Jakie jest teraz zainteresowanie
Znaczy może inaczej. To, co powiedziałem o zainteresowaniu nowym terenem, to jedno, ale to jest mit, że inwestorzy zaczną, czy firmy zaczną się sprowadzać. My mamy dużo firm gospodarczych, Oceanu wygląda dobrze i to są firmy zatrudniające niektóre znacznie ponad 100 osób. Więc czy firma Arka, czy firma Dega, czy Lauritsen, czy Truszkowscy Boats, to są bardzo duże firmy, które już funkcjonują od lat i świetnie współpracują z samorządem, tylko że nie są umiejscowione, oczywiście jest wiele, wiele innych firm, ja wymieniłem kilka, tylko nie są umiejscowione w jednym obszarze, są w bardzo różnych miejscach, więc tutaj to nic nowego, że ci inwestorzy będą się pojawiać, bo już u nas są. Poza tym ta strona ma przygotować właśnie pod te nowe obszary. My cierpliwie czekaliśmy, dlatego że z różnych powodów ten teren nie mógł być sprzedawany. A to krajówka przy budowie bardzo długo plan zatrzymania przestrzennego blokowała, a później procedura planistyczna musiała być zrobiona, a później trzeba było wypowiadać umowy dzierżawy rolniczej poprzez GOWR. A jeszcze choćby w jakiś sposób, co już mówię, mamy w tym pierwszym obszarze zrobione, uzbroić ten teren w wodę i kanalizację, więc to działo się na przestrzeni czasu. Ja natomiast byłem spokojny, że jak już dojdziemy do tego momentu, ja mogę powiedzieć jeszcze dalej. Na jednym z prywatnych terenów w tym obszarze, gdzie kończymy plan zatrzymania przestrzennego nowy, bo tam akurat nie jest zrobiony plan, może się bardzo, bardzo szybko pojawić inwestor z branży logistycznej. To może być 40-60 tysięcy metrów kwadratowych magazynów pod dachem, więc to już jest ogromny inwestor, który pojawia się w takiej małej gminie. Natomiast rozumiem, że jest zainteresowanie tak, tego inwestora. Tak, oczywiście, właściciela terenu. Bo właściciel terenu będzie dysponował tym terenem. Tam jest prywatny właściciel terenu, który przygotowuje teren pod inwestycje. My możemy go tylko przygotować w część dotyczącą uzbrojenia. A na jakich inwestorów liczycie? Nie zamykamy się na żadnych. Jedyna rzecz, która... może dwie rzeczy. Po pierwsze, to muszą być inwestorzy, którzy realizować będą inwestycje zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. To jest podstawa. A druga rzecz, nie mamy w żadnym miejscu, inaczej, odwrotnie, mamy we wszystkich obszarach, czy to jest produkcja, czy to jest logistyka, czy usługi, czy magazyny, to wszędzie mamy zapisy mówiące o tym, że nie może to być działalność uciążliwa. Szeroko pojęta uciążliwa, pewnie tutaj nie będziemy mówić o szczegółach. I trzecia rzecz. Na to, na co liczę tak naprawdę, to jest to, że nie znajdą się chętni do kupowania tych gruntów, żeby one leżały i żeby nimi spekulować. Tylko że ci, którzy kupią, faktycznie są zainteresowani realizacją swoich zamierzeń biznesowych. Konsekwentnie realizujecie hasło Sianów gmina przyszłości. Ten sianowski obszar gospodarczy mieści się właśnie w tym haśle. Oprócz tego mieszkania, centrum nauki, no ale ta starówka, to nie doszło do skutku. To nie jest tak, że nagle zamknęliśmy się, już nie ma Sianowa, więc ja nie mówiłbym, że nie doszło do skutku. Jakieś 2-3 lata temu zmieniliśmy nasze hasło i logo, myślę, że bardziej 3, ale to nie pamiętam, wprowadzając całkowicie nowe, nowoczesne logo i moim zdaniem bardzo ciekawe hasło Sianów gmina przyszłości. Tak jak pani powiedziała, jeden z pierwszych filmów takich promocyjnych z nowym hasłem opieraliśmy o 4 elementy. Jeżeli mówimy o przestrzeni 3 lat i z tych 4 elementów Centrum Nauki już jest, mieszkanie dla rozwoju 176 mieszkań, 168 chyba mieszkań, jest zasiedlonych, pełne nowe osiedle. Proszę mi pokazać, gdzie samorząd ma takie większe samorządy, gdzie realizowały takie inwestycje. Trzeci element, czyli w części jest uzbrojona strefa, są przygotowane tereny i za kilka miesięcy będą następne potężne inwestycje i też wiem, że inwestorzy będą na tym terenie. To 3 z 4 mamy. Czwarty, starówka, jest o tyle trudna, że liczyliśmy na to, że trochę zmieni się władanie tym gruntem, że nie będzie to droga wojewódzka. Na pewno trudniej z zachodniopomorskim zarządem dróg wojewódzkich, bo pewnie też inne przepisy dotyczą tego rodzaju dróg, próbować coś zrobić. Natomiast pomysły są. Prawdopodobnie w ciągu kilku miesięcy zaczniemy tworzyć dokument o nazwie Sianowski Park Kulturowy. A to będą ramy do tego, jak ma wyglądać ten teren z punktu widzenia budynków, wspólnot. Tu planujemy na pewno wsparcie, szczególnie elewacji od frontu, głównej ulicy, ale też sam teren jezdni, sam teren chodników, sam teren ulicy. Na tyle, na ile będziemy mogli ten teren zmienić, żeby on stał się bardziej przyjazny rowerzystom, pieszym, turystom. Nie chcę mówić tu o szczegółach, ale mamy kilka ciekawych pomysłów, jak przyciągnąć turystów na Sianowską Starówkę, jak ona się zmieni.
to chcemy to robić. Natomiast póki co jest to taka droga, którą w mniejszym stopniu jeżdżą samochody, więc nie zamykamy się i na pewno będziemy robić wszystko, żeby ta starówka w Sianowie się zmieniła, ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że ona już się zmieniła, bo jeżeli potocznie sobie mówimy Sianowski Trójkąt Kultury, czyli Sianowskie Centrum Wiedzy, tak się nazywa instytucja, ale z trzema budynkami, Kino Zorza z galerią, Centrum Kultury i Centrum Nauki, a w środku plac przebudowany, to też jest obszar starówki, więc jeden etap już został zrealizowany i ci, którzy widzieli ten plac teraz, wiedzą, że jest bardzo fajny, bardzo przyjemny, bardzo ciekawy. Nie obawia się pan, że stracicie dostęp do morza? Stracicie Łazy? Nie, nie obawiam się, choć oczywiście decyzja władz Mielna, czy będą jeszcze próbowały składać taki wniosek. Z drugiej strony decyzja, jeśli taki wniosek, ponowny wniosek, rok po roku zmianę granic będzie złożony, to jest wojewoda, to jest Rada Ministrów. Natomiast patrzę z perspektywy tego, co robimy i patrzę z perspektywy mieszkańców. Mieszkańcy zero-jedynkowo chcą, żeby Łazy były w Sianowie, mieszkańcy Łaz, bo widzą zmianę. My realizujemy dość duże inwestycje teraz, na przykład drogowe, ale mamy też wiele pomysłów, wiele rzeczy zadziewa się w Łazach latem i na plaży, i w kwestii kultury. Teraz świetna informacja, że po lecie, co prawda, tegorocznym, przyszłorocznym, będzie już duża realizacja inwestycji przez Urząd Morski, która spowoduje, że też plaża będzie inaczej wyglądała, więc te Łazy teraz są inne niż były i wszyscy to widzą. Widzą to turyści, widzą to mieszkańcy, widzą to przedsiębiorcy, z którymi rozmawiamy, więc z tej perspektywy nie ma żadnego argumentu, żeby Łazy wróciły do gminy Mielno. Natomiast ja oczywiście życzę gminie Mielno, żeby świetnie się rozwijała, bo każdy punkt na Pomorzu, który będzie, czy na Wybrzeżu, który będzie przyjazny, rozwinięty, nowoczesny, będzie powodował, że więcej ludzi będzie tam przyjeżdżało. To jeszcze na zakończenie. Dlaczego zaproponował pan partycypację w kosztach remontu ulicy Gdańskiej? Kilka powodów. Koszalinowy. Tak, 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 tak. Kilka powodów. Pierwszy jest taki, że takie są oczekiwania mieszkańców naszej gminy w części, bo my budujemy dużo dróg i mamy też niezłą sytuację finansową, żeby nie powiedzieć dobrą. No, to jest wiele lat ciężkiej pracy. To się nie bierze z kosmosu ani z tego, że my mamy lepiej niż inni. Po prostu zadbaliśmy o nasze finanse. Natomiast wiemy, że Koszalin, o czym mowa jest bardzo często medialnie, na spotkaniach, jest w dość trudnej sytuacji finansowej, więc liczę na to, że takie wsparcie doprowadzi do tego, że łatwiej będzie zrealizować tę inwestycję. Druga rzecz, takie jak wróciłem. Tak, rozmawiałem z prezydentem, zaraz to wrócę, tylko powiem jeszcze o mieszkańcach. Mieszkańcy Sianowa jeżdżą tą drogą tak samo jak mieszkańcy Koszalina i tak samo jak wszyscy ci, którzy zjeżdżają w Gorzebądzu z węzła drogi S6. Więc w interesie Sianowa, pomimo tak, a nie inaczej ułożonych granic, jest to, żeby ta droga była drogą, po której można jeździć komfortowo i bezpiecznie. Rozmawiałem z prezydentem, jest w pewien sposób otwarty, ale to Koszalin, no nie w pewien sposób, jest otwarty na to, żebyśmy wsparli i w ogóle, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Kiedy, co i jak, to nie zależy ode mnie. My możemy tylko pomóc, a w jaki sposób Koszalin zrealizuje, a wierzę, że zrealizuje tę inwestycję, to już jest decyzja Koszalina. Myślę, że zostanie zrealizowana. Ja wierzę, że ta droga będzie wyglądała inaczej, tylko nie wiem jeszcze kiedy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo. Maciej Berlicki, burmistrz Sianowa, był moim Państwa gościem. Do widzenia Pani, do widzenia Państwu.